Biorąc pod uwagę, że głównym sposobem na wyrzeźbienie sylwetki jest zmniejszenie ilości spożywanych kalorii, nie powinno to stanowić żadnego problemu, prawda? Faktycznie, sprawa wcale nie jest skomplikowana, pomimo usilnych starań całego internetu, aby ją jak najbardziej pogmatwać. Utrata nadmiaru tłuszczu tak, by odsłonić ciężko wypracowane mięśnie, nie jest jakimś magicznym procesem, wymaga jedynie podążania za kilkoma prostymi zasadami. Nie zawsze jednak jest to łatwe, a czasami wręcz przeciwnie. Dieta wymaga ogromnego wysiłku, dyscypliny i cierpliwości. Na to nic nie poradzimy. Jeśli chcesz efektów, musisz przygotować się na poważne poświęcenia. Jednakże w tym artykule pokażemy Ci, jak uniknąć najczęstszych błędów w diecie. Czytaj więc dalej. #1. Nie obcinaj kalorii za bardzo. Jeśli nadmiernie zmniejszysz spożycie kalorii, Twój metabolizm w odpowiedzi zwolni i nie będzie spalać tkanki tłuszczowej. Skuteczne spalanie tłuszczu jest ściśle związane z efektywnym metabolizmem, więc nie przesadzaj. Najlepsze rezultaty osiągniesz, jeśli zmniejszyć spożycie o 10-15%. #2. Nie ograniczaj się tylko do białka. Wbrew popularnej mądrości kulturystycznej, wcale nie musisz spożywać jakichś ogromnych ilości białka, aby zbudować mięśnie. Owszem, jest prawdą, że Twoje ciało będzie potrzebowało większej ilości białka niż wcześniej, ale w zupełności wystarczy Ci 3 g na kilogram masy ciała. W przeciwnym razie możesz sam sobie zaszkodzić, gdyż nadmiar białka będzie magazynowany w ciele jako tkanka tłuszczowa. #3. Nie bój się węglowodanów. Same w sobie węglowodany nie są ani dobre, ani złe. Wszystko zależy od tego, jak ich używasz. Są niezbędne w procesie budowy mięśni, ale w nadmiarze spowodują budowę zamiast mięśni, to tkanki tłuszczowej. Z drugiej strony, niedostateczne spożywanie węglowodanów spowoduje, że Twoje ciało zje tkankę mięśniową razem z tłuszczem. Jak temu zaradzić? Zmniejsz konsumpcję węglowodanów do 2 g na kilogram masy ciała, ale nie schodź niżej. #4. Nie jedz węglowodanów na kolację. Oto pewien niedoceniany fakt, włączenie wysokowęglowodanowych produktów do ostatniego posiłku dnia zmniejsza Twoją zdolność do spalania tkanki tłuszczowej. Dlatego dzieląc pulę węglowodanów na 6 posiłków pamiętaj, abyś większość z nich zjadł na śniadanie i po treningu, aby maksymalnie spożytkować ich właściwości sprzyjające budowie mięśnie. Pod koniec dnia staraj się natomiast ich unikać, aby nie magazynować nowej tkanki tłuszczowej. #5.
Nie stosuj diety zbyt długo. Na tej samej zasadzie jak nadmierne ograniczenie kalorii może mieć negatywny efekt na skuteczność diety, tak samo stosowanie jej zbyt długo i bez przerw może spowodować spowolnienie metabolizmu, przez co przestaniesz tracić tkankę tłuszczową. Dlatego zamiast stosować restrykcyjną dietę całymi tygodniami, ogranicz ją do 4 do 5 dni, biorąc pod uwagę wszystkie powyższe wskazówki. Potem zrób sobie dzień odpoczynku, w którym zwiększysz ilość spożywanych węglowodanów do 6 g na kilogram masy ciała. Powtarzaj taki cykl tak długo, jak to konieczne, aż osiągniesz upragniony efekt. H6. Nie rób za dużo cardio. To prawda, cardio jest skutecznym narzędziem przyspieszenia utraty tłuszczu, ale jego nadmiar doprowadzi do tego, że będziesz tracić również tkankę mięśniową, twój poziom testosterony spadnie, a metabolizm przyzwyczai się do wysiłku. Każde lekarstwo może stać się trucizną, jeśli będzie nadużywane. Dlatego dla najlepszych rezultatów ogranicz cardio do 3 do 4 razy w tygodniu po 30 minut. Wiesz albo nie, ale to już wszystko. Ta krótka lista zawiera wszystkie istotne kroki na drodze do wyrzeźbienia idealnej sylwetki. Niezależnie od tego, co inni ci mówią na ten temat, dopóki będziesz stosować się do tych zasad, sukces jest murowany. Powodzenia. Wykrzyknik. Źródło: fitnesssandpower.com.